Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Anton Aushoff Bergman, czyli to oznacza, że gramy dzisiaj na mapie Hoff Bergman Reloaded. Nie wiem, jaka to już jest wersja, naprawdę, bo ostatnim czasie dosyć dużo ich było, więc nie wiem, czy to jest 1.003, czy 004, czy jakoś tak. W każdym razie jest to ta mapa, którą najbardziej lubię w tym momencie. I co dzisiaj będziemy robili? No, zima dalej jest. I tu jeszcze planuję kilka odcinków, bo w sumie jest fajnie na tą zimę. A poza tym tu naprawdę dużo będzie znowu do roboty, tylko najpierw muszę troszeczkę odśnieżyć, bo dzisiaj będziemy zajmowali się burakami. Tak jak, nie wiem, chyba kilka odcinków temu wspominałem, co będziemy robili w zimę. I no i między innymi będziemy robili pasze dla zwierząt. A że na tej mapie można robić wysłodki, jak niektórzy mówią wysłodki, chociaż ja bym to określił trochę inaczej. Raczej, nie wiem, jakiś... No nie wiem, no dobra, w każdym razie będziemy to nazywali wysłodkami, ale tak naprawdę to nie są wysłodki. Tak więc przygotowujemy sobie... Znaczy, te buraki tutaj leżą, bo w wcześniejszej wersji tutaj właśnie była maszyna do rozdrabniania tych buraków, dlatego ja przywiozłem te buraki, one sobie tutaj leżały i troszeczkę... robiliśmy już te wysłodki wcześniej. Z tymi wysłodkami jest o tyle fajnie, że one zastępują... Dobra, troszeczkę obniżyłem środek ciężkości, a jeszcze sobie troszeczkę pomożemy, bo w trudnych warunkach ciężko tak jeździć. Dobra, zblokujemy sobie, co mamy zblokować. Wysłodki na tej mapie... O, tutaj jest stodoła. Aha, już wiem. Wysłodki na tej mapie są zamiennikiem TMR-a. Oczywiście już na tej wersji mapy mamy tutaj wbudowaną maszynę do robienia TMR-a, ale ja wcześniej grałem na wcześniejszej wersji i przygotowałem się, tak więc miałem tych buraków troszkę. Tu jest w sumie nie aż tak dużo, ale mamy jeszcze w magazynie, powiedzmy. Tam też jest trochę taka ciekawa sytuacja, bo ta mapa już obsługuje jak gdyby automatyczność załadunek tych buraków, natomiast one dalej leżą tam. W tym magazynie nie są jak gdyby w tych binach czy silosach, jakby to określić, czyli dalej będziemy musieli tam ładować to ręcznie, ale chyba sobie do tego zatrudnię cosplaya i on mi tam wszystko zrobi na automacie, bo tak to by mi za dużo czasu zajęło, żebym coś takiego tam przeładowywał, z kubki na kubkę przerzucał. No chyba, że zrobię tam cosplaya i jak będę potrzebował, żeby te buraki dowieźć, no to będę dowoził, nie będę też tam przesypiewał, bo to nie ma sensu. Nie wiem, jak ta maszyna jest wydajna, szczerze mówiąc, nigdy nie, jakoś nie miałem takiego parcia, żeby to sprawdzić, przetestować, czy ile to tam na godzinę zrobi się tego, czy to jest bardzo dużo, czy mało. Nie wiem, ile mi to zajmie czasu. Dlatego zajęłem się najpierw burakami, ponieważ co prawda tutaj jeszcze będę robił ten power food dla świń, bo tutaj jest też taka bardzo fajna maszyna, ale tam ten proces jest troszeczkę bardziej skomplikowany, a jeżeli chodzi o świnie, to tam nie ma aż takiego dużego parcia w tym momencie, bo świn nie mam zbyt wiele i tam wszystko jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o krowy, o moje sponsorki, bo tak w sumie tu jest, że te krowy utrzymują nas. No oczywiście jeszcze tam były inne rzeczy, ale tak naprawdę jest to tak skonstruowane, że właśnie teoretycznie krowy powinny nas utrzymywać tutaj, ale na razie ich, tych krów nie ma zbyt wiele, bo i też paszy za bardzo nie mam. Jest też problem ze słomą, tak więc w zimę nie będziemy kupowali za wiele krów. Takie po głowie, jakie jest teraz w tym momencie, taki stan. Na razie on taki pozostanie. Dobra, tutaj jeszcze będziemy musieli to wyskrobać, ale ja sobie pobryknę. Czekajcie, tu chyba przez to można przejeżdżać, bo taka jest tu chyba tak to zrobione, żeby... Tak, tutaj można przejeżdżać. I tutaj już jest troszeczkę tych wysłodek zrobionych. Dobra. To pobiegnę sobie jeszcze... Tak, bo skorpion tam będzie wrzucał. Dobra, bo skorpion miał chyba za dużo. On tam miał chyba za dużą łyżkę, no i tam mogą być problemy, a kramerek sobie stoi tutaj w środku. Tych beczek jeszcze nie uprzątnęłem, to może na live zrobię takie rzeczy. Stoją cały czas u krów, to niech stoją, no. Tak to jest nieraz po prostu.
A i też u krów jest, no, bida z żarciem. Jak widzicie, w żłobach już nic nie mają. Więc, no, tutaj trzeba interweniować od razu. U świni jest całkowicie inaczej. Tam jest, nie ma dużo tak świni, ale i ten power food tam się robi. Jest już zresztą zrobiony. O kurczę, naprawdę się ciężko mi jeździ. I mimo tego, że mam ten drive control, co jeszcze mam ten soft gas, to jest bardzo fajna rzecz na zimę, bo on tak jak gdyby nie zrywa mocno. A więc tak łagodnie startuje, to można sobie to jakoś dojść. Ale i tak, w zakrętach to właśnie coś takiego się robi. Mimo tego, że ja już sobie pograłem w takich warunkach, tak sobie prywatnie, chociaż aż akurat farminga za dużo prywatnie też nie gram. Większość jest albo na jakiejś serii się ukazuje, albo na jakimś live'ie jest, tak więc... Ale akurat nie mogę sobie odmówić, bo akurat kilka jak gdyby modów testowałem w warunkach zimowych. Tak więc troszeczkę się porozbijałem, szczerze mówiąc już. No i tak, tutaj też już jest pewne doświadczenia mam, czyli ta łyżka musi być w miarę nisko, żeby był środek ciężkości bardzo nisko tej maszyny, to ona wtedy się ma w miarę ten kramę zachowuje, nie rozbija się tak mocno. A już skorpion tym bardziej. Skorpion, tylko że skorpion chyba ma tam 5000 na łyżce, tak mi się wydaje. Dobra. Wysypujemy tutaj. Dobra, to niech się tutaj wysypuje, a my sobie pobiegniemy i przywieziemy to. Od razu tym skorpionem, niech on tam już robi. Nie wiem czy... Nie no, dzisiaj jeszcze też pojedziemy, bo chciałbym tutaj, co prawda podejrzeć, że tutaj ktoś mi napisał, że nie ma tutaj wstawionych tych kolizji, ale no taka była już też problem wcześniej. Zresztą to nie jest jakiś silos, żeby były kolizje wstawiane. Budynek, no chociaż w sumie wypadałoby, żeby miał ten budynek kolizję. No to jednak nie ma, tak więc nie będziemy tam za dużo wysypywać, bo później będzie z tym ciężko z powrotem zebrać to. Dobra, skorpionikiem sobie brykniemy tam. Wow, wow, wow. Jak widzicie, śniegu nie odrzuc... Nie, jeszcze nie odśnieżam. No bo... No to jak wcześniej wspomniałem, chyba we wcześniejszym odcinku mówiłem, że jak tu jest pogoda ustawiona, że jutro i tak będzie padało i to jeszcze o wiele... Znaczy nawet nie, chyba w nocy będzie padało. Chyba będzie w nocy padało. Ja to zmienię, żeby w nocy padało, bo po prostu... Tutaj zimą warunki takie do nagrywania są dosyć... Jest krótki dzień po prostu i najczęściej jest dosyć ciemnawo, tak więc ja... O kurczę, gdzie ja przyjechałem? No ładnie, jeszcze mi z tyłu zamknęli. Jest ciemnawo, jak nie chcę za bardzo robić w takich warunkach tutaj odcinku, bo później jakoś to mało tam widać w ogóle. Musicie się tam nieźle przyjrzeć, żeby zobaczyć... No widać, że jakaś plama coś się... Ojej, oj... Aha, bo tak, on inaczej trochę steruje. Trzeba będzie mu to wyłączyć. Bo tak to troszeczkę myszkuje mi tutaj. Dobra, no ale tutaj może być właśnie z tą łyżką problem, żeby tu załadować, bo ta łyżka jest troszeczkę przyszeroka, tak mi się wydaje. Chociaż nie, no jak dobrze trafię, to powinno być wszystko ok. No. Fajnie jakby to jakiś obciążnik był. Będę musiał poszukać do niego. Podejrzewam, że są obciążniki takie. No, coś tam się wsypuje. Jak to wygląda? Ile ten kosz zasypowy ma pojemności? Ale chyba mało to nie ma. No to w sumie dobrze, zaraz zobaczymy. I wydaje mi się, że ta maszyna, już nie pamiętam, tak jak wcześniej mówiłem, już nie pamiętam, czy ona jest bardzo wydajna, czy nie, ale wydaje mi się, że jest jednak wydajna. Z drugiej strony tych buraków jest dosyć dużo. Tak więc, no, musi być wydajna. Ojej, tu się będziemy męczyli też. Tutaj się też ślizgamy troszkę. A, dobra, pojedziemy już dookoła. Nie będziemy przyjeżdżali przez tą... Jedziemy sobie tutaj, jak już jest przejechane, to ta jazda jest płynna. Nie wiem, czy tłumaczyłem właśnie, bo niektórzy z was właśnie się pytałem, jak z tym śniegiem jest, czy to jest mod jakiś. No, śnieg jest, no... No powiedzmy, że występuje, jest jak gdyby, nie wiem, efektem ubocznym opadów, tak? Znaczy to, że leży śnieg, bo to, że pada śnieg, to i w zwykłym farmingu czasami jest zauważalne. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu sobie wrzucić tutaj seasons. I przy... Ja, znaczy też nie gwarantuję, że każdy, kto wrzuci seasons i doczeka zimy,
że już wcześniej go szlak nie trafi, że się tak wyrażę. I nie odpuści sobie ten seasons, bo długo trzeba czekać na te żniwa. No to też nie obiecuję, że jeżeli ktoś nawet będzie miał zimę, to też będzie miał śnieg, bo to są, tam są pewne zależności. I czasami to też zależności, jaka jest nakładka na seasons. Jeżeli macie tą standardową, to tam jest dosyć małe prawdopodobieństwo, że śnieg spadnie, a przynajmniej, że będzie go w miarę dużo, żeby się powydurniać trochę. Oczywiście można sobie trochę edytować śnieg, znaczy edytować pogodę, albo ewentualnie wrzucać sobie śnieg przez konsolę, bo też tak można usuwać ten śnieg przez konsolę i też można go wrzucać przez konsolę, tak więc to nie powinien być problem. Podejrzewam, że jaka jest komenda jest chyba add snow. Już nie pamiętam, ale chyba tak, add snow. Tak więc, no, wypadałoby, żeby te były jednak ujemne temperatury, bo co prawda przez konsolę można wrzucić śnieg nawet w wakacje, nawet w lato, tak? Tylko, że jest kwestia tego, że jak jest wysoka temperatura, no to ten śnieg wiadomo, że w pewnym czasie zniknie. To od razu już się tutaj wytłumaczyłem, bo wiem, że zaraz będą tego typu pytania, bo będą. Jak to ty, Anton, że masz śnieg? No, to nie, że ja mam śnieg, tylko że po prostu tak ten mod ma. Co wcale nie oznacza, że nie jest to fajne. Czekajcie, będziemy to na lewą stronę, bo ja, tak jak ktoś mi tutaj mówił, że tutaj nie ma na lewą, tak? Nie ma tutaj kolizji na tych budynkach i nie chciałbym sprawdzać tego. Dobra, tu i tak nie sprawdzę. O nie! To na prawo, bo ja teraz w odwrotnej stoję miejscu, jak gdyby, znaczy tyłem do przodu, czy tam. No wiecie, o co chodzi. No, na prawo, tak, na prawo. No nie, ten przycisk. Ale ty, no już dawno nie grałem w farminga, szczerze mówiąc. A, w ogóle sorry, że nie było odcinku z farminga, ale po prostu nie miałem czasu. Trochę praca i takie tam rzeczy, tak więc. No ciężko było nawet zrobić jakiś odcinek, w ogóle nie grałem. Aha, jeszcze jedna rzecz, że po prostu. Dobra, wyjedziemy. To się wytłumaczy do końca. Też sobie pogrywałem w inną grę, no co tu dużo ukrywać, nie? Graliśmy sobie ostatnio w Assassina, tak więc. No to też trochę farming poszedł, ale zaraz otrzeźwiałem. No i wracam jednak do farminga. I też trochę czasu więcej będzie, tak więc i prowizorka też powstanie. Mam nadzieję. Przeniosłem się teraz do magazynu, w którym składujemy pozostałą część buraków. Ja ich tak dużo aż nie mam, ale bo myślałem, że ich mam więcej, ale tak naprawdę ich dużo nie ma, bo to nie było całe pole, z tego co pamiętam. Nie było tam, na jednym polu było ziemniaki, buraki i jeszcze pszenica, tak więc tego aż tak dużo tych buraków nie było. Ale powinno wystarczyć, one powinny wystarczyć. Dlaczego tutaj te buraki leżą właśnie o, tak jak leżą? To wynika z tego, no, że wcześniejsza wersja mapy nie miała czegoś takiego, że tutaj nie można było to automatycznie. Kurczę, jak ja się tutaj motam. Ślizgo się jest troszkę. Wcześniejsza wersja mapy, zaraz to wytłumaczę, pokażę na przykładzie. O, tutaj jest syp. I we wcześniejszej to można otwierać ten syp, chyba tak się otwiera w środkowym. Tak, on się będzie tu otwierał. I tutaj sobie przywozicie ziemniaki, zrzucacie te ziemniaki. Tak było w poprzedniej wersji, tak? Ziemniaki, i tu można było je odbierać automatycznie. O, tutaj. W nowszej wersji ten syp, ten silos, jak gdyby to można określić, obsługuje również buraki, co zresztą tu jest napisane. Ale z racji, że ten safe jest z innej wersji, zamknęło się. No to tak więc zostały tutaj, bo wcześniej to sobie tak wysypywałem tutaj, wysypałem tutaj. I w sumie nie wiem, co ja tutaj będę trzymał. Ciężko mi powiedzieć, bo generalnie teraz jest taka sytuacja, że wszystko jest, można trzymać w binach automatycznie i nie będzie już takiej potrzeby, jak gdyby, żeby. No chyba, że. Nie, no siano można by też tutaj trzymać, ponieważ luzem siano, ale nie, no aż tyle siana dużo nie będę potrzebował. Zobaczymy, może będę dalej tak te buraki, będę tak je tutaj magazynował jak na wcześniejszej wersji mapy.
W sumie, dlaczegoż by nie? To zawsze jest jakieś ten urozmaicenia. Nie wszystko na automatach, nie wszystko tak fajnie, idealnie, że tutaj gdzieś wsypiesz, później podjedziesz, wciśniesz R i się z powrotem nasypie na przyczepę. Może i tak będzie, że tutaj dalej te buraki będziemy trzymać. Nie wiem, czy wspominałem, ale te wysłodki też można sprzedawać, tak? Otóż oprócz tego, że buraki się sprzedaje, jeżeli z tych buraków zrobicie wysłodki, to też je można sprzedawać. Zaraz zobaczymy w ogóle, tylko wysypię najpierw, jakie są ceny, ale te ceny mogą być różne. Ja teraz już jestem w trybie chyba trudnym, tym najtrudniejszym niby, no więc te ceny nie są aż takie fajne. Zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj. O, tutaj już były ceny. Gdzie te buraki? Buraki są tutaj. Ceny są, no, 326 nawet, ale to w paletach. Ciekawe. Czy to się paletuje? Może i tak. Musiałbym sprawdzić, ale komu by się chciało jeszcze buraki? Tutaj mam tyle roboty, że jeszcze buraki paletować. No, ale jakbym miał sprzedać po wyższej cenie, to dlaczegoż by nie? Natomiast wysłodki, no, powiem wam, 200. Około 250, tak? Tu jest tendencja wzrostowa, obydwa punkty skupu. Natomiast, no, buraki chyba w ogóle takie zwykłe, to no, tutaj trochę wyżej jest. Ale tak naprawdę na to ma bardzo dużo wpływ też czas. Ja akurat gram na starszej wersji Seasons, ale możecie grać na innej wersji Seasons. I tam oprócz tego, że generalnie w grze są te ceny wszystkich płodów są dynamiczne, to jeszcze dodatkowo Seasons, jak gdyby to też jeszcze dodatkowo reguluje. I w nowszych wersjach Seasons tam są też takie wykresy, kiedy tam ceny, średnia jak gdyby ważona cena tam za poszczególne płody jest trochę wyższa, bo dalej ten algorytm. Ten, który jest ten oryginalny algorytm obliczania cen dalej funkcjonuje, tylko że on jest jeszcze korygowany przez. Kurczę, tutaj mnie miota. Jest korygowany jeszcze przez Seasons, tak więc no nie chcę mówić, nie chcę kategoryzować, bo każdy z Was może mieć inne troszeczkę ustawienia. Może mieć po pierwsze inny Seasons, może być z nakładką albo bez nakładki grany. To naprawdę jest bardzo ciężko kategoryzować. Ja nie wrzucam sobie nowego sezona, bo po prostu ten mi odpowiada. Ten mi odpowiada, ja to nie narzekam na niego. No i generalnie coś takiego mam, że nawet jeżeli jest taka opcja, że coś nowszego może być, a ta starsza wersja, jak gdyby nie mam żadnych tam większych zastrzeżeń, to po prostu dlaczegoż bym miał tam przechodzić zaraz na nowszą wersję? Tylko i wyłącznie dlatego, że jest nowsza wersja. Też nie wiadomo, jakby tutaj ten save, jakby to się ta gra tutaj zachowywała, takie częste przechodzenie właśnie takich kluczowych modów, jak chociażby Seasons, może nie być akurat najlepszym rozwiązaniem. Szybko zawiniemy. On się aż tak bardzo już teraz nie ślizga, bo tutaj poblokowaliśmy, co mieliśmy poblokować i się bardziej odpowiedzialnie. Natomiast Kramerem miota niesamowicie. Nie, no tu jeszcze zostało tych buraków troszkę. Znaczy nie, nawet troszkę, tu jeszcze jest trochę. Troszkę, trochę. Nie, jeszcze wydaje mi się, że nawet takie dwie przyczepki się tam zmieszczą. Dobra, ale my tu sobie jeszcze podłączę sobie skorpionika i wracamy. No bo tak jak mówiłem, przez zimę musimy zrobić całą paszę, żeby później nie robić tej paszy na wiosnę albo latem, bo wtedy inne rzeczy będą do robienia, tak więc. Dzisiaj robimy wysłodki, też zrobimy dużo powerfooda dla świń. Jeżeli będziemy mieli dużo powerfood, to może i nawet kupimy więcej tych świń. O kurczę, tu jest trochę opór. Może trochę więcej kupimy tych świń, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że na kurach będzie fajny ten biznes, bo tam to wszystko zdrowo jest teraz ustawione. No i jeszcze konie trzeba odpalić i to chyba nawet zimą zrobimy, ale to jeszcze nie wiem. Zobaczymy, a może na wiosnę raczej. Bo tylko wystarczy tam zawieźć co potrzeba.
No. Jest tutaj opór już. No bo trochę waży to. Czekajcie. My się tutaj troszeczkę męczymy. Troszeczkę się męczymy. Dobra, teraz już się nie powinniśmy męczyć tak. Dobra. Powolutku się rozpędzi. Na gospodarstwo nie jest daleko. No i tak jak mówię, zima to okres, kiedy właśnie produkujemy te wszystkie pasze dla zwierząt. Tutaj jest na tyle dobrze, że możemy wszystko to... O kurczę, ale mi tu szarpie w tym śniegu. Że możemy w zimę sobie naprodukować tą paszę, zarówno TMR, jak i... Jak to się nazywa? Pomyje, czyli nie, ten power food dla świń też możemy to magazynować w binie i nie musimy ten... Nie musimy później... Bo ledwie co jadę tutaj. Nie musimy później się z tym męczyć. Ja w ogóle nie po drodze jadę, dlatego tak kurczę mi ciężko idzie. No tak za bardzo tej drogi nie było widać. Po polu jadę, mówię, co tak nim szarpie, kurczę. No tak jest, ze śniegiem to tak możecie mieć, naprawdę. Są, w zależności od tego, jakie są mody porzucane, to o, zobaczcie, jak teraz szarpie ten ciągnik. No, nie wiem, czy się zmieszczę w drzwi, we wrota. Dobra, jakoś się udało. Tam też trzeba uważać na tego skorpiona, bo kiedyś, chyba w poprzednim odcinku, była taka sytuacja, że jechał za mną Kramer. Tego chyba nie ma na tym, nie było na tym odcinku, ale musicie mi wierzyć, że on gdzieś tam po polach zaczął jeździć, jak... Ja nie zwróciłem uwagi, że nim tak majtało mocno. Tu jest nowy nabytek, stoi, bo będziemy też masełko sprzedawać. Całe szczęście jest niska temperatura, bo zima to masło się nie zepsuje. A więc nie mam jakiegoś parcia. Ale też kasy będziemy potrzebowali, bo i na nowy ciągnik. Troszeczkę mam takie wrażenie, że jest trochę mało przyczep. Potrzebujemy więcej przyczep. Może nie jeszcze, nie w tym momencie, zaraz zobaczymy ile tego się narobiło. To jest bardzo wydajna maszyna. O, to szybko zrobimy to. To na cały rok to można, nie wiem, obgonić to w 2-3 godziny i mieć tyle żarcia dla krów, ile powinno. Mi się wydawało, że jest troszeczkę mniej wydajna, ale jest naprawdę nieźle wydajna ta maszyna. Tylko trzeba pamiętać, że trzeba te wysłodki zabierać spod, jak gdyby, spod tej maszyny, jak ona się zrobi, bo tam jest jakaś określona tylko wielkość może być leżeć pod tym i później ta maszyna... Co tu się cały czas otwiera i zamyka? Aha. Nie zwracajcie na to uwagi, ja cały czas marudzę, że powinienem zmienić, powinienem przypisać inaczej te przyciski i tak mam od początku, a nigdy tego nie zrobiłem, tak więc... O, zobaczcie, zaraz się będą... Nie, teraz się nie otwierają. Co tu się otwiera? Co? Coś słyszę, że... A, tamte wrota się otwierają. A to ciekawe. Tutaj... No nie wiem, no... Są takie ciekawe rzeczy jeszcze na tej mapie czasami. W sumie dosyć ciekawie. Nie nudzi się człowiek. No ja jeszcze, to w wynikach, to chyba najprawdopodobniej jest wersja 1.0.0.3, bo chyba w wersji 1.0.0.4 pewne rzeczy są poprawione. Ale tak jak mówiłem, mi to nie przeszkadza, że tam jakieś drzwi skrzypią, chociaż w tym momencie to trochę przeszkadza. Dobra, ja będę już powoli kończył ten odcinek, będziemy się tutaj męczyli właśnie w taki sposób. W następnym odcinku nie wiem, co będziemy robili. Aha, nie, no dalej będziemy kontynuowali paszę, tylko że... Bo tam też już zacząłem... Ło! No nie mów mi tylko, że wysypałem prze. Ja cię kręcę. No, to trzeba jednak głęboko wjechać. Będziemy dalej kontynuowali produkcję, tylko że będziemy power food dla świń robić. To wymaga ode mnie, żeby zrobić troszeczkę śruty. Ale śrutę chyba zrobimy sobie... Nie będziemy workami robili. Tylko po prostu, tak tutaj nie będziemy korzystali z tego śrutownika, który jest tutaj na naszym gospodarstwie, bo jest taka maszyna do śrutowania. Ale będziemy to robili w młynie, bo tam to będziemy robili na większą skalę. Ja będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeszcze raz bardzo przepraszam, że była taka no, kilkudniowa przerwa u mnie na kanale. No i mam nadzieję, że ona się więcej nie powtórzy. Pozdrawiam, Anton.